Powiem tak, zapraszając Państwa na ten film, że film już jako historia Kowalskich jest kontynuacją takiego projektu, który powstał kilka lat temu właśnie we współpracy z Narodowym Centrum Kultury i z IPN-em. Projekt Życie za Życie, właśnie projekt zainicjowany przez Macieja Babickiego, a my jakby realizowaliśmy i powstał taki film, krótki, 35-minutowa opowieść o 13 historiach opowiadając o Polakach, którzy właśnie zginęli za to, że ratowali Żydów, ukrywali Żydów. Projekt miał się tym wyróżniać, że skupiamy się na osobach, które do tej pory nikt w żaden sposób nie uhonorował, czy Dawica, czy Jedwasza, nie dostali tutaj wyróżnieni nagrodę. Więc jeździci po Polsce wzdłuż i wszerz, rejestrując te świadectwa i powstał taki krótki film, 35-minutowy, jak mówię. I jedną z tych historii jest właśnie historia Kowalskich. Nazwaliśmy historię Kowalskich, jak Państwo zobaczycie, nie tylko to jest rodzina Kowalskich, ale również cztery inne rodziny, które tego dnia, 6 grudnia 1942 roku, zginęły w Cipielowie, to jest miasteczko między Radomiem a Sadomierzem, pod południem Mazowsze. Także to zapraszam i w pierwszym filmie jeszcze może porozmawiamy. Właśnie z tej gazety dowiedziałam się o całej tragedii i historia ta została opisana przez naocznego świadka, ciocię naszą Marię Bielecką. Po raz trzeci obejrzałem ten film i po raz trzeci mam ściśnięte gardło. Po obejrzeniu. Panie Arkadiuszu, od razu zwrócę się do Pana z pytaniem, prośbą o przybliżenie kulisów nagrania tego filmu i przede wszystkim poznania tej historii. Jak to się stało, że dotarł Pan do tej historii i zdecydował się uwiecznić ją na tym filmie? Na samym początku mówiłem, że ten film Historia Kowalskim jest jakby kontynuacją projektu Życie za Życie, który powstały powiedzmy dwie części. To jest tej pierwszej części, którą realizowaliśmy w latach powiedzmy 2006-2007. Wtedy zdokumentowaliśmy około 13 takich historii. Między innymi jest rodzina Ciepierów. Nazwaliśmy to Historia Kowalskich, ponieważ to jest jedna z rodzin Kowalskich. Chcieliśmy też taki sposób symboliczny. Kowalcy na banki, taki symboliczny tanim Polaka. I to jest jakby wybraliśmy tę historię między innymi, że jest najbardziej taka była dramatyczna i przez nazwisko może, że wśród ofiar była rodzina Kowalskich, bo równie inne rodziny, dramaty innych rodzin są równie ciekawe i też powiem, że od strony takiej dramaturgicznej, plastycznej również dosyć ciekawe do opowiedzenia, bo jednak nie można wszystkiego opowiedzieć. Mówił Pan o historiach jeszcze innych osób, innych rodzin, które spotkał podobny tragiczny finał. Czy jest szansa na zrealizowanie materiału filmowego, który można w tej formie pokazywać szerszej publiczności? Czy jest na to szansa, zwłaszcza w obecnej sytuacji, kiedy toczy się dyskusja na temat zachowania Polaków w trakcie II wojny światowej, ich stosunek do naszych braci wierzy, starszych braci wierzy. Powiem, że już właśnie dobre prowokujące pytanie, żeby tu wspomnieć, że z tym pomysłem współautor filmu Maciej Babicki nazywa się od dawna. Jakby jesteśmy kontynuatorami idei świętej pamięci Tomasza, profesora świętej pamięci Tomasza Strzemboża, który zainicjował w latach 90. próbę liczenia tych osób
i zmarł, ale no, zostawił po sobie, no, jakby zastrzepił to w nas, żebyśmy to robili. I to była taka ta idea, która ciągle jest, żeby się upominać o tych, o których przez lata nikt się nie upominał. Ja powiem, że Jerzec, dokumentując tę historię, często pracowaliśmy jak pracownicy naukowi, mimo że mieliśmy tutaj bardzo ścisłą współpracę z IPN-em i wszystkie historie były, powiedzmy, nam przedstawione, podpowiedziane przez właśnie historyków Instytutu Pamięci Narodowej. Jednak kiedy jechaliśmy na miejsce i próbowaliśmy od strony filmowej trochę bardziej to weryfikować, głębiej szukać tam, grzebać, im bardziej grzebaliśmy, tym bardziej dowiedzieliśmy się o nowych niuansach, historiach. Tak naprawdę stawaliśmy się tymi, którzy docierali do tych rodzin, do sąsiadów i tak po tych wielu latach zaczynaliśmy im przypominać rzeczywiście w historii ich miejscowości, ich rodzinie były takie zacne postacie, które odważyły się właśnie wtedy na takiej pomocy udzielić, że rzeczywiście te osoby w większości są zapomniane. Jeśli rzeczywiście zamordowano ojca, pojedyncze osoby i żona przeżyła, dzieci przeżyły, to jeszcze jakaś taka pamięć jest, ale w domostwach, które zostały zamordowane, domy spalone, no niestety ta pamięć zupełnie została zatarta. Pozwolę sobie zadać jeszcze jedno pytanie, bo interesuje mnie to, o czym Pan na samym końcu powiedział. Świadomość, nasza świadomość narodowa, świadomość Polaków. Czy jest przed nami jeszcze dużo pracy, żeby ta świadomość odpowiadała temu, co miało miejsce podczas wojny światowej? Jak dużo pracy nas jeszcze czeka, żebyśmy poznali prawdę? Bardzo dobrze. Znaczy, jest taka... Pracuję przy tym projekcie, tym Życie za Życie, właśnie przy tym filmie, kiedy rzeczywiście docieramy do osób, które w większości nie są skażone taką publicystycznym ciągłym takim wołaniem, że prawda jest taka, taka. Po prostu żyją w swoich zamkniętych społecznościach i wiedzą, to prawda jest przekazywana z kolei na pokolenie, wiedzą swoje i rzadko, nawet jeśli wiedzą, to nie za bardzo chcę o tym opowiadać, że jest taka rodziny, myślę, że często w takim poczuciu, że czują taką presję, że osoby, jeśli ktoś przechowywał Żydów, to na pewno będzie wytykany, że muszą brać to za pieniądze. I to jest taki trochę strach, żeby się o tym głośno mówić, że zostali tak na zaklęcie takiego marginesu, zastraszeni, że daliśmy sobie wszyscy mówić, że każdy, który ukrywał, to musiał być szmatownikiem lub za pieniądze. I to jest to, tak jest smutne. W tym projekcie akurat nie było takiego już wielkiego dylematu, ale przy projekcie tym Życie za Życie, kiedy większość osób, które docieraliśmy, opowiadały, że kulisy w jakiś sposób ginęły do rodziny polskiej. 80% to były świadectwa osób, które opowiadały w sposób, właśnie ci Żydzi byli łapani czy po torturach, czy w jakichś innych okolicznościach zastraszani, a często wydawali. Tylko znów nie było, trzeba było znów takie wygimasy różne robić, żeby rzeczywiście próbować zrównoważyć, bo też nie jest cała prawda, prawda? Więc to szukanie tego balastu, żeby jeśli damy te proporcje, że te osoby mówi, że to Żydzi wydawali, no to będzie zaraz awantura, że rzeczywiście pokazujemy tak, więc to trzeba było ciągle wycinać, co myślę, że przy sytuacji właśnie tutaj przywołanych autorów, no nie szuka się tego balastu, tylko się ten obraz robi bardzo jednostronny, więc takiego, jeśli byłoby zapotrzebowanie, żeby zrobić, tak to nam też sugerowano niektórzy dziennikarze, że film powstaje jako antyjedwabny, tak, powstało jedwabny, więc zrobimy tutaj. No naprawdę bardzo dbaliśmy o to, żeby znaleźć tę równowagę. No. Powiem takim, co udało nam się, to jest ciekawe, teraz bo to jest łatwe, ale udało nam się, że rok temu, ponad rok temu, półtora roku temu, podczas takiej przedpremierowej pokazu był
robionym w kinie Silent Screen, kiedy został zaproszony do rodziny i prezydent Kaczyński odznaczył uśmiechnie ofiarę drami, komandoriami i pan prezydent nie był, ale była pani Maria i tam odzwa Stasia. Także to było takie dosyć duże, świetne wyróżnienie i myślę, że ta społeczność Bielała głównie przyjechała, córki ze Szczecina nie wiem, skąd to była mała taka radość, że rodzina można było w jakiś sposób tam podziwić. Mi się wydaje, że to powinno być obligatoryjnie wyświetlane w szkołach. Znaczy ja powiem tak, tutaj jest pan, już bez gry w IPN, ale na przykład kiedy już tak rozgadałem się i powiem, że tak, znaczy ten film raz, że jest taka idea jest taka, że to jest jakby Narodowe Centrum Kultury z IPN-em i jest dużo, żeśmy językami, jest dużo było wersji, jest materiał edukacyjny, ale też był jako dodatek do biletynu IPN-u miesiąc temu.